Dzień dobry, moje znaki ognia, czyli barany, lwy i strzelce. To są dla Was wiadomości na ostatni miesiąc 2016 roku, grudzień. Ciekawe, kochani, ciekawe, od razu przystąpimy. Z jaką energią wchodzicie, z jaką wychodzicie, wszystkie mamy wiadomości już na stole. Zaczynamy od wspaniałych baranów. Co dla Was? No, dla Was bardzo fajne wiadomości, od razu powiem. Zaczyna się, z jaką energią wchodzicie do grudnia, jest piątka. Od razu to mi się najbardziej rzuca w oczy. Piątka to może być konflikt, albo zewnętrzny, albo wewnętrzny. To mogą być nieporozumienia, ale także to oznacza, ja to widzę przede wszystkim jako zmianę i transformację. Dużo z Was robi coś, co faktycznie zmienić może Wasze życie. I zanim wejdziecie do 2017 roku, zanim wejdziecie pod koniec stycznia w rok koguta, to już teraz postanowiliście sobie, że swoje życie ustawiacie po swojemu, tak żeby Wam było dobrze. Powiem tylko super, świetnie, bardzo dobrze. Mówią anioły, cokolwiek postanawiasz zrobić, jakiekolwiek zmiany, rób to, jeżeli chcesz odnieść sukces, rób to z właściwych przyczyn. Nie dlatego, że ktoś chce tego od Ciebie, nie dlatego, że to przyniesie tylko więcej pieniędzy, ale wiesz, że nie będziesz zadowolona, zadowolony. Wszystko, co robisz, naprawdę kieruj się własnym sercem i własną intuicją. Jeśli chodzi o miłość, bądź optymistą, bądź optymistyczna, ponieważ jeśli będziesz oczekiwać czegoś dobrego, będziesz myśleć pozytywnie, to i dobre do Ciebie przyjdzie. Więc nigdy nie myśl negatywnie, ok? Czy o rozwiązaniu jakiegoś problemu i w ogóle, jeżeli jesteś w związku. No bo nie wszyscy są wolni. I coś się nie da. Część z Was, wiecie, ja widzę, że może się rozchodzić. U części zmieni się wszystko. Albo większa część. I dlatego będą zmiany. I często to możecie być Wy, że Wy przechodzicie transformację. Więc zaczynacie widzieć wszystko z innego punktu widzenia. A Archanioł Gabriel mówi, ci, którzy mają coś do powiedzenia, niech się wypowiedzą. Czy to na Facebook, czy to na blogging, Instagram, Google+, Facebook, YouTube. Wypowiedz się. Powiedz, co myślisz. I widzę Was, że dużą część z Was, że zechce faktycznie, żeby Wasze marzenia wreszcie przybrały fizyczną formę. Czyli te Wasze dary, jakie przynieśliście ze sobą do tego życia od Boga, zechcecie zacząć realizować i zechcecie z tym pójść naprzód. I bardzo dobrze, macie absolutnie tutaj zielone światło. Kiedy Merkury zacznie się cofać? 19-20 grudnia. Do 8 stycznia 2017 roku. Anioły mówią, zachowaj cierpliwość. Teraz jest czas, żeby się uczyć, no, studiować jakieś warsztaty, seminaria i tak dalej, żeby być jeszcze lepszym w tym, co Was naprawdę interesuje i jakie są Wasze dary Boże, ok? Dlatego, że wychodzenie z czymkolwiek, zaczynaniem nowego, kiedy się Merkury cofa, jeżeli chcecie coś zaczynać, to róbcie przed. A potem to już tylko uczyć się uczyć, bo to nie jest najlepszy czas na podpisywanie umów, na poważne dyskusje. Gdzieś tam coś zostanie zagubione, niezrozumiane, więc A z jaką energią wchodzicie do 2017 roku, do stycznia? Wyraźnie anioły mówią, masz wszystko, co potrzeba, żeby być zwycięskim, żeby odnieść sukces. Ale musisz wierzyć w siebie. Tylko wtedy, kiedy będziesz w 100% wierzyć w swoje możliwości, w swoje dary, o których jest mowa tu cały miesiąc, odniesiesz sukces. A jeżeli posłuchasz innych, zasugerujesz się
opinią inną, albo strachem, bojaźnią, nic z tego nie będzie. Wybór należy do Ciebie, mój drogi baranie. Życzę wspaniałych świąt i buziaczki, uściski, aha. I do 2017 roku, kochani. Okej, moje drogie lwy, co dla Was? Znowu akcja takiki u baranów. Akcja, akcja, akcja. Czas, z taką energią wchodzicie do grudnia. Czas podjąć akcję. Czas zacząć coś robić. I absolutnie nie bać się niczego. Na co masz ochotę? Co za to chodziło już jakiś czas? Absolutnie iść w tą stronę, ok? I spełnić swoje marzenia. Część z Was czeka dobra praca dla tych, którzy nie pracowali, albo nowa kariera, albo zmiana właśnie w tej dziedzinie, albo nowy projekt, albo zmiana projektu, ale to jest wszystko naprawdę, widzę, super. Związki to jest inna historia. No zaraz byście chcieli wszystko, żeby było idealnie. Żartuję. Oczywiście, że chcemy, żeby wszystko było idealnie, ale dla części z Was, no bo zawsze pamiętajcie, że to jest generalne pytanie dla bardzo wielu ludzi, ok? Na całej kuli, więc jak to możliwe, żeby wszystkim to tak samo było? Ale dla części z Was widzę, że albo jesteście tą osobą, która mówi, albo to, która słucha. Widzicie? Ona jemu mówi. Ona jemu mówi dużo. Dużo, dużo. A on sobie myśli, o czym ty mówisz? Plujesz mi tylko do ucha. Teraz możecie być tą osobą, która mówi. Mówię mu i mówię i tłumaczę. Ale ja o niebie, a on o chlebie. Więc ciężko się będzie zrozumieć. Jest to na samym początku, co ciekawe, bo 19 grudnia Merkury zacznie się cofać. Aż do 8 stycznia 2017 roku. W tym czasie się nie podejmuje żadnej dyskusji, bo się nikt nie dogada ze sobą. To już nawet nie ma co. Jeżeli już, to przed świętami, grubo przed świętami, ok? Zaraz na początku miesiąca. Jeżeli jesteś trochę negatywny, lwie, to Archanioł Gabriel mówi, bądź wdzięczny, wdzięczna za to, co masz. Jeżeli chcesz czegoś więcej, to najpierw dostrzeż i podziękuj za to, co masz. A wtedy przyjdzie do Ciebie więcej. Anioły pytają, masz jakiś problem, jakieś zmartwienie? Poproś anioły. Czy poprosiłaś anioły o pomoc? My Ci pomożemy. Piękna wiadomość. Serafina mówi, ja jestem aniołem do spraw rodzin. Coś się może urodzić komuś. Ktoś może zajść w ciążę. Ktoś będzie się żenił, wychodziła za mąż. Ktoś może być zaproszony na coś fajnego, co się zaczyna. W każdym razie, gdzieś wokół, ja widzę świąt Bożego Narodzenia, coś fajnego się dzieje. Gdzieś wokół świąt, coś. Korzystajcie z zaproszeń. Albo otrzymacie fajną nowinę. Gratuluję. I przechodzicie do 2017 roku z własną energią, energią ognia, które to mówi, wierz w siebie, wierz w swoje możliwości. Okay? Poprosiłeś anioły, one Ci pomogą, ale teraz musisz uwierzyć w siebie samego. Wierz mi, jak nie będziesz wierzyć w siebie, nikt inny w Ciebie nie uwierzy. To jest taka prawda. Otocz się ludźmi, którzy są wiatrem pod Twoimi skrzydłami, którzy chcą naprawdę od serca tego, co najlepsze dla Ciebie, a nie tymi, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wierzą w to, co mówisz, nie wierzą w to, co robisz. Wygląda na to, że będziecie zajęci. Wtedy trzeba będzie też umieć utrzymać balans między pracą a domem rodzinnym, między pracą a związkami. Okej? Pracą, a znajomymi, przyjaźniami i tak dalej, więc balans, balans, balans. Kochani, cudownych świąt, wszystkiego najlepszego, kocham Was, buziaczki, uściski i do 2017. Okej, moje drogie strzelce, no, dla Was akurat, nie wiem, dla tych strzelców to wiecie co, chyba to już jakiś czas się tak ciągnie, że wolałabym powiedzieć coś innego, a
Jest jak jest. W każdym bądź razie zaczyna się, z jaką energią wchodzicie do miesiąca grudnia. Od razu na dzień dobry mówią: strzeż owoców swojej pracy. Bądźcie uważni, ponieważ faktycznie gdzieś na horyzoncie są już jakieś problemy. Coś nie tak. Okay? I potem jest karta, jeśli chodzi o związki, o relacje między ludźmi, że zaufaj swojej intuicji, zaufaj temu, że musisz wierzyć, że będzie dobrze. Ale kiedy ja patrzę na te dwie, to dla części widzę, że będzie dobrze, a dla drugich widzę: uważaj, bo może gdzieś jakieś rozstanie, rozwód jest na horyzoncie. Albo dla ciebie, albo dla kogoś bliskiego. I w związku z tym nawet nie wiesz, i to nie tylko w najbliższych jakichś romantycznych, ale gdzieś może nawet w biznesowskich, przyjacielskich, że trzeba będzie, że ktoś może zabrać ci pomysł, że ktoś może starać cię oszukać. Teraz nie ma co się przewrażliwiać, tylko po prostu uważać. Tym bardziej, że jest pod koniec miesiąca faktycznie ta karta, kiedy jest Merkury, będzie się cofał od 19-20 grudnia do 8 stycznia 2017. Więc trzeba uważać, bo jest tutaj właśnie wiadomość: uważaj. Spójrz trochę głębiej, zanim cokolwiek podpiszesz, zanim obiecasz, zanim się zobowiążesz do czegoś. Patrz trochę uważniej. No i trzeba będzie się, kochani, to w samym środku miesiąca już widzę, że będziecie się tak czuć, że ta wasza energia jest niska. Czyli nie będziecie się czuć na nie wiadomo której chmurze, tylko tak troszeczkę przygaszeni, co niektórzy z was. Nie operujący na wszystkich swoich takich typowych ognia, silnikach. Tylko troszeczkę niżej, więc słuchajcie fajnej muzyki. Oglądajcie komedię. No po prostu podbudowujcie się i koniecznie otoczcie się ludźmi, którzy wierzą w to samo, co wy, ok? Odetnijcie wszystko to, co dotyczy przeszłości. Mój filmik o oczyszczaniu energii, o odcinaniu tego, co przebaczaniu i tak dalej. Dlatego, że gdzieś jeszcze masz to wokół siebie, energię, która trzyma cię do przeszłości. Trzyma cię w przeszłości. I nie możesz się od tego oderwać. I rzeczywiście ci to bardzo przeszkadza. To jest blokada, którą musisz pokonać, jeżeli chcesz nowe, fajne rzeczy. I przechodzicie do roku 2017, kiedy mówi, że możecie być zajęci, może się dużo rzeczy dziać, a tutaj chodzi o to, żeby naprawdę robić to też, co wam sprawia przyjemność. Nawet obowiązki wykonywać w jakiś taki fajny, bawić się po prostu. Może jakiś fajny Sylwester. Wy macie talent do tego, żeby wiele rzeczy robić naraz. I będziecie zajęci, ale jeszcze chodzi o to, żeby było przyjemne to, co robicie. Bo z taką energią chcecie wejść do roku 2017. Kochani, cudownych, cudownych świąt, wspaniałego Sylwestra, buziaczki i dużo uścisków. Wszystkiego najlepszego.